Hej wszystkim, witam się z wami Sidney Zio i dzisiaj zaczynamy piąty, ostatni epizod w grze Phoenix Wright Ace Attorney. No i jak nieraz mówiłem, to będzie naprawdę, naprawdę długi epizod. Znaczy no bo tak dla przykładu, tak powiem wam, że ten epizod na pewno będzie dłuższy niż trzy pierwsze epizody w tej grze razem wzięte. I tutaj mówię to jak najbardziej poważnie, no możecie wierzyć lub nie, ale taka jest no najprawdziwsza prawda. No, wręcz powiem, że ten epizod sam w sobie będzie dłuższy od, no właściwie prawie każdego, no mojego tak naprawdę let's playa, który póki co powstał. No bo tam mniej więcej, no tam z jakich gier były to tam moje zagranie, no co tam było mniej więcej? Był Ghostmaster, był, no Left 4 Dead, Mirror's Edge, no Rayman 2 i 3, Asterix. No od tych wszystkich gier, no ten epizod na pewno będzie mieć więcej części, on na pewno będzie dłuższy. No wręcz się nie boję stwierdzić, że że epizod 5 w Phoenixie, on będzie mieć mniej więcej tyle samo części, co całe moje zagrajmy w Grants. A jak dobrze pamiętam, to zagrajmy miało tych części 64. I po prostu, no dla mnie to jest coś niewiarygodnego, że jednak w tej grze jest taki epizod, no, który się ciągnie przez taki ogromny kawał czasu. No i w związku z tym, no zagrajmy z tego epizodu, no nie będzie, no ono nie będzie wcale takie łatwe do zrobienia, no nie będzie tam łatwo komentować, przechodzić, też nie będzie łatwo w ogóle, no z tym podkładaniem głosów do postaci wszystkich. Naprawdę, to nie będzie łatwe, ale jednak wyzwanie całkiem fajne, wręcz no z chęcią je zaakceptuję. No w końcu, no to jest let's play, no w końcu taka idea niby let's playa, że przechodzę grę od początku do końca. No i oczywiście epizodu 5 pominąć oczywiście nie mogę. A więc no już dzisiaj go zaczynamy, a więc no już no klikam New Game. Tak, pierwsze 4 epizody mam już z głowy. Tak, pierwszy był The First Turnabout, następny był Turnabout Sisters, potem Turnabout Samurai, no i ostatnio ukończyliśmy epizod 4 Turnabout Goodbyes. No w tych wszystkich epizodach nasi klienci zostali uniewinnieni. Całe szczęście. No i dzisiaj jak mówię, epizod numer 5. To jest właściwie pierwszy epizod, no właśnie nie mam pojęcia ile razy w tym filmie powiedziałem słowo epizod, ale już mniejsza o to. Otóż ten epizod to jest pierwszy taki epizod, w którym właściwie w jego nazwie nie ma słowa turnabout. Otóż on nosi nazwę Rise from the Ashes, co się na polski tłumaczy jako powstanie z popiołu. I to jest całkiem ciekawy tytuł, jak tam mniej więcej słusznie pamiętam, Kacze słusznie zauważył, że no że wiecie, że z popiołu, że powstaje właśnie takie mityczne stworzenie, jakim jest no właśnie Feniks. No a po angielsku to jest właśnie Phoenix, więc no to jest całkiem fajnie zrobiony tytuł. No i też on sam w sobie no z epizodem no trochę wspólnego mieć rzeczywiście będzie. A więc, no co więcej mówić, po prostu zacznijmy. Rise from the Ashes. No i mamy taką no całkiem płynną animację. Naprawdę fajna, jak dla mnie. No fajny efekt 3D. I tak jakby nam to wszystko sugeruje to intro, że będą dwa zabójstwa w dwóch różnych miejscach. No ciekawe. Ta smutna muzyka, no ją też bardzo często usłyszymy w tym epizodzie, tak samo jak często słyszeliśmy muzykę no, Starego Samuraja w epizodzie 3, Ten About Samurai. Okej, Phoenix już coś tam mówi. Minęły 2 miesiące, odkąd Maya opuściła biuro. No tak, ona wyjechała, jak pamiętacie, no tam do siebie, tam znowu trenować. Więc znowu Phoenix jest sam. 2 miesiące, bez ani jednej sprawy. Miałem oferty, ale żadnej nie przyjąłem. Właściwie to aż do tego dnia, kiedy ta dziewczyna się pojawiła. A czy ja tak osobiście rozumiem, że to do tego nawiązuje ten tytuł Rise from the Ashes, że właśnie Phoenix tak już przez długi czas miał przerwę i jednak po tym czasie jednak właśnie powstał właśnie z tego popiołu, coś takiego. Ja to tak osobiście rozumiem jednak. No ale nie wiem, może jednak z jakieś inne znaczenia tego tytułu, coś takiego, nie wiem. Jakieś nawiązanie do epizodu tego, co się tutaj dzieje. Okej, Phoenix, znowu mamy no, widok na nasze biuro. Właściwie to ja dlaczego tutaj codziennie przychodzę? To nie jest tak, że ja chcę pracować. No tu jesteś! W końcu! No gdzieś ty był! Sprawa mojej siostry się zaczyna jutro. Jaka sprawa? Kim jesteś? To nie ma znaczenia kim ja jestem, to ma znaczenie kim ty jesteś! Jesteś tym słabym obrońcą, Mio Fei!
Chyba ktoś tu jest naprawdę niedoinformowany, albo po prostu ta sprawa zabójstwa Mii nie była aż tak głośna jednak. Nie wszyscy o tym chyba jednak wiedzą, no nie wiem, coś jednak czemu ta dziewczyna do nas mówi, że jesteśmy Miją. No, chyba ten wyraz twarzy już chyba wskazuje na to, że rzeczywiście ona chyba sobie zdała sprawę, że się pomyliła. No cóż. Nie jesteś Miją Fate, czyż nie? Przepraszam, ale pani Mia Fate tutaj już nie pracuje. Czemu od razu nie powiesz, że umarła? No to jaki jest problem Phoenix tak naprawdę? Więc co, ty dostarczasz jej kawę? Jestem Phoenix Wright, obrońca. Wright. Czekaj! Jesteś tym Phoenix Wright? Ten Phoenix Wright ze sprawy zabójstwa Edgeworth'a? Że Edgeworth nie był zabity? Tak, to się zgadza, tylko że to nie właśnie Phoenix. Tyle, że to nie Edgeworth był zabity. Więc co za ulgaj? Jesteś lepszy niż nic. No nie wiem, czy to były miłe słowa od tej dziewczyny? No nie wiem. Przepraszam, ale obawiam się, że teraz nie biorę na siebie żadnych spraw. Ale jesteś Phoenix Wright, prawda? Ten niepokalany obrońca? Popatrz, ja nie akceptuję żadnych nowych ofert. Żadnych nowych spraw. Przepraszam, ale musisz próbować gdzie indziej. Proszę! Brakuje mi czasu! Ale... Proszę, musisz mi pomóc! To chodzi o moją siostrę. Moją siostrę? No właśnie, to trochę tak brzmi znajomo. Jakieś mamy déjà vu. Maja, czy to może być... No właśnie, to trochę by właśnie tak zabrzmiało, jak właśnie Maja jednakże potrzebuje niby tam że ona też jakby na siostrę polega, to coś takiego, nie wiem. Okej, więc no wysłucham cię. Naprawdę? Dziękuję ci tak bardzo. Nazywam się Emma Sky. Jestem badaczem naukowym. Badacz naukowy? Okej, więc mamy nową postać w naszej grze, jest to Emma Sky. I no, pogramy z nią, może się trochę więcej o niej dowiemy mniej więcej. No, o tym możemy z nią pogadać mniej więcej. Okej, więc Emma, czy tak to było? Więc jesteś badaczem naukowym? Tak, zgadza się. Czy coś jest z tym nie tak? Nie, po prostu jesteś jakby, nie wiem, trochę... Nie wiem, taka... Nerwowa? Czy może po prostu młoda? Młoda? W tym roku skończysz 16 lat. O, rozumiem. Czekaj, tylko 16? Zostałem tak formalnie przypisana do forensyki za 3 lata. Moja praca staje się całkiem znana, no i w przypadku to w moim wieku. A więc ty, jaka jest twoja obecna pozycja? Cóż, tak legalnie mówiąc, to chyba nazwałbyś mnie 11-klasistką. Ale jestem gotowa na swoją pracę, no i to w dodatku w moim wieku. No świetne, kolejny no kurde. Kolejny profesjonalista przyszłości w treningu. Coś takiego. No, to nam coraz bardziej brzmi jak Maja, naprawdę. Więc, no może jednak pogadamy teraz o sprawie, no bo w końcu to jest sprawa. Dlaczego... Właśnie o co chodzi? Więc, co jest tą sprawą? Powiedziałeś, że się zatrzymali wszystko jutro. Moja siostra tego nie zrobiła. Ona by nikogo nie dźgnęła nożem. Ona by tego nie zrobiła. Więc, chodzi o morderstwo. I mam gdzieś świadek, czy który ją widział. Ona tego nie zrobiła. Wiem, że tego nie zrobiła. To jest naukowy fakt. I jest świadek. No, tylko pogadaj z nią. Musisz z nią porozmawiać. Jasne. No, chyba rzeczywiście tak zrobię. Obiecałem jej, że przyprowadzę mi je Fej, ale... to interesujące. Skąd ona mogłaby zdać mi je? No i też, tym bardziej też te moje słowa potwierdzają, że jednak chyba ta sprawa zabójstwa Mii Fej nie była ona aż tak głośna jednak. No i właśnie, też skąd ta siostra Emmy zna Mię? To jest też ciekawe. Okej, a teraz pogadamy może trochę o tych badaniach naukowych, że właśnie o tym, kim niby Emma jest. Więc chcesz być badaczem naukowym, kiedy dorośniesz, tak? Przepraszam? Nie jestem dzieckiem, żebyś wiedział! Jednak mimo wszystko dobrze mieć się jakiś cel, i to aczkolwiek bardzo taki nietypowy. Wierzę, że do badań powinno się dochodzić, tak podchodzić naukowo, a ty nie? Tak, no nie można je winić za brak entuzjazmu. Jeżeli tą sprawę się rozpatrzy naukowo, to jestem pewna, że imię mojej siostry będzie oczyszczone. Twojej siostry? Dokonywałem trochę badań, wiesz? Jakby wytwarzam nową naukową metodę dochodzenia. Pokażę ci, kiedy skończę. No, już czekam na to. A
więc chyba już powinien po prostu przejść do aresztu i pogadać z jej siostrą. Okej, ale zanim to zrobimy, jeszcze może pogadać się co do tej relacji z Miją jednak, że właśnie skąd Emma i ta jej siostra, skąd one wiedzą o Mii jednak. A więc patrzmy. Moja siostra tak specyficznie prosiła o pomoc Mii. Cóż, Mia Fey była kilka lat pod nią w szkole, kilka klas. Więc ona szła do tej samej szkoły co Mia, tak? Ona zawsze mi mówiła, żebym szła do Mii, gdybym potrzebowała obrońcy. I cóż, no, potrzebuję jednego. No, właściwie to Mia jest kobietą. Mia, tak, właśnie myślałam, że to było trochę dziwne, kiedy cię widziałam. No cóż, jednak miło, że pomaga swojej siostrze w ten sposób. Musi nie być sobie bliskie. I nagle ściszenie i znowu smutna mina. Co jest Emma? Chyba jednak nie są takie bliskie, czy co? Co się stało? Cóż, właściwie kiedy ona robi się taka, jak teraz jest, to jakby jej nienawidzę. Ha? Ale jest moją jedyną rodziną. Twoją jedyną rodziną? A co z twoimi rodzicami? Umarł w wypadku samochodowym, kiedy byłam młoda. I mówi to z uśmiechem, a czy leki ma jednak uśmiechem? Kurczę, nie wiem, to mnie też tak trochę dziwi, nie wiem. A też, to jest coraz więcej podobnie do Mai. Pamiętacie, ona też, no, żyje bez rodziców. Tam, no, ojciec umarł, a matka uciekła po tym, jak, no, jednak ją tam wszystko nazwało oszustką jednak w tej sprawie DL6. No i Emma też, no, u niej obaj rodzice zginęli w wypadku samochodowym. No, też szkoda, naprawdę. No, tak i przykro. Okej, czyli też mam informację, że tylko jej siostra, no, jej pozostała z rodziny, że tylko na siostrze Emma może polegać. Więc, no, teraz nie możemy nic zrobić, możemy tylko przejść do aresztu, do pokoju zwierzeń, jak ja to znowu nazywam. Okej, więc, no, przejdźmy tam. Znowu Emma jakoś taka załamana. Jestem ciekaw, co jest i tak z Emą. Nagle się strasznie uciszyła, kiedy się pojawiliśmy. Ochrona? Chyba wam powiedziałam, że nie chcę żadnych gości. Przepraszam, pani. Po prostu... To pani siostra. Żadnych wymówek. A może nie chcesz w tym roku podwyżki? A może żadnego awansu? Zrozumiałem, proszę pani. O co tu w ogóle chodziło? Okej, więc mamy jej siostrę widocznie, tylko że zrzucono plecami do nas. Cześć, Lana. Zabawne. Doskonale pamiętam, że ci mówiłem, żebyś tutaj nie przychodziła. A może moja pamięć zawodzi? Popatrz. Ja tu też nie chciałam przyjść, okej? A twoja sprawa jest jutro i ciągle nie masz żadnego obrońcy. Otóż, to ja jutro będę oskarżona. To nie ma z tobą nic wspólnego, Emma. Czy to nieprawda, panie Wright? Okej, czyli nas też kojarzy, jak widzimy. Ciekawe. Hej, skąd mnie znasz? Mia o tobie wspominała. Słyszałam, no, trochę. Przepraszam, właściwie to... Czym ty się właściwie zajmujesz? Nazywam się Lana. Lana Sky. Jestem szefem prokuratury w tej dzielnicy. Szef prokuratury? O, no, ciekawe. Kolejny prokurator niby... którego mamy bronić jednak? Jesteś prokuratorem? I to w dodatku z szefem? No, kurczę. Dwie siostry, jedna z nich jest prawnikiem. Czy to może być przypadek? No właśnie, to on coraz bardziej brzmi jak... O właśnie, Emma, Lana, a czy one są dokładnie jak... No właśnie, dokładnie jak Mia i Maja. Dokładnie. Czy coś nie tak, panie Wright? No właśnie, coraz więcej jest tych podobieństw pomiędzy Emą a Laną, a Miją i Mają, naprawdę. Wręcz właśnie się wynik spyta, czy to jest właśnie aż taki wręcz przypadek, taki zbieg okoliczności, to wszystko, to jest po prostu coś... Wow!